Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shake Zen Fidget. Tym razem jest to poradnik do tego, jak zacząć na nowym serwerze lub też po prostu jak zacząć grać w Shakesa, tak aby było dobrze. Opowiem tutaj, jak powinni grać gracze free to play, eco oraz grzybiący, dam wam takie najważniejsze informacje i tak dalej, i tak dalej. Przede wszystkim tak, serwery nowe startują w piątki o 16:00. Aby dowiedzieć się, czy w danym tygodniu jakiś serwer startuje, powinniście wejść na forum. Taka informacja jest umieszczana we wtorek lub środę przed startem serwera. I tak, przeważnie na grupach facebookowych bądź też na forum właśnie przy okazji startu nowego serwera dużo osób zakłada wątki lub też pisze jakieś posty na grupach właśnie o tym, że szuka gildii bądź też zakłada gildię. I to jest pierwsza sprawa. Zanim zaczniecie w ogóle grać na jakimś danym serwerze, powinniście mieć już ogarniętą gildię, tak aby jak założycie konto, od razu żeby was dodali. Jest to bardzo ważne, ponieważ gildia wam daje bonusy w postaci złota, w postaci doświadczenia, więc no naprawdę ona dużo daje na starcie, dlatego najlepiej sobie taką gildię ogarnąć jeszcze zanim serwer wystartuje. Jeżeli zaczynamy grać na jakimś starym serwerze, no to dobrze by było zacząć na starym takim, gdzie mamy jakiegoś znajomego, bądź też sobie kogoś właśnie poszukać na forum bądź na grupach, kto nas do gildii doda, i dzięki temu będziemy mogli właśnie także się rozwijać od samego początku z tymi bonusami od gildii. Kolejna sprawa, no to są te klasy postaci. I teraz tak, dużo osób się mnie pytało, jaką ja klasę uważam za najlepszą, jaką polecam grać i tak dalej, i tak dalej. Powiem wam tak, zaraz tu się wypowiem o każdej klasie, z tym, że tak, według mnie powinniście grać tym, co sprawia wam przyjemność, tym, co uważacie, że będzie wam się fajnie grało. Na przykład ja bardzo lubię wojownika i generalnie największą uwagę, jeżeli zakładam jakąś postać, na której się chcę w 100% starać, to no jak widzicie, mam paladyna, mam berserka i mam wojownika na ten moment. I największą uwagę przykładałem jeszcze do niedawna do wojownika, tymi innymi klasami się bawiłem, więc mi najbardziej leży wojownik. Natomiast komuś może leżeć mag, komuś może leżeć kto inny, więc naprawdę nie ma co się oglądać na innych, tylko wybrać sobie klasę, która nam jak najlepiej po prostu odpowiada. I teraz tak, co ja polecam, jaką ja klasą polecam grać? No generalnie ja tutaj mogę wymienić plusy i minusy każdej postaci, a to jaką będziecie sobie grać, no to już zdecydujecie wy. Myślę, że tak będzie najlepiej, bo po prostu ja nie chcę nikomu narzucać swojego zdania. Tak, wojownik. Jeżeli chodzi o wojownika, wojownik jest bardzo silny w late game'ie. Mówiąc late game, mówię tutaj po 350 poziomie. Tak naprawdę wojownik wygrywa z każdą klasą, jeżeli chodzi o PvP. Oczywiście zdarzą się walki, bo w walkach na wysokim poziomie dużą rolę odgrywa szczęście, ale mimo wszystko wojownik większość z takich walk wygrywa, czy to ze zwiadowcą, czy to z berserkiem i tak dalej, i tak dalej. Z tym, że wojownikiem znowu lochy są bardzo ciężkie. Wojownik ciężko się wbija level w porównaniu do takiego zwiadowcy bądź też berserka, ciężko te lochy idą, powiedziałbym nawet, że idą porównywalnie z paladynem, więc no idzie to po prostu topornie, także no wojownik jest mocny na wysokim poziomie, ale żeby do tego poziomu dojść, no to jest to takie jakby wynagrodzenie za to, że w tym early game'ie te lochy naprawdę ciężko idą, naprawdę trzeba się nakombinować, żeby te lochy pokonać, bądź też dużo grzybów po prostu zmarnować i tak dalej, i tak dalej. Więc tak jeżeli chodzi o wojownika. Jeżeli chodzi o maga, no to tak, w lochach jest on średni tak naprawdę. Jeżeli chodzi o PvP, no to też, no do wojownika nie ma podjazdu, tak naprawdę dużo tutaj zależność ma szczęście, czy on walnie kryty, czy nie walnie krytów. Teraz na modę, która jest na każdym nowym serwerze, że większość wybiera berserka, do którego zaraz przejdę, mag jest dobry, dlatego że mag na wyższym poziomie może go skłożyć nawet na kryta. Zresztą nie tylko na najwyższym poziomie, nawet na takim, wiecie, średnim, więc taki mag to jest teoretycznie kontra na właśnie berserka, no ale jednak mimo wszystko w porównaniu do zwiadowcy i do właśnie tutaj berserka, na tym magu te lochy też idą dosyć ciężko, ale na pewno lepiej niż na wojowniku. Kolejna, także no, jeżeli chodzi jeszcze o tego maga, no to mówię, no jeżeli ktoś lubi liczyć na, wiecie, takie wysokie ciosy i złożyć przeciwnika zanim on zdąży coś zrobić, no to może próbować grać magiem, z tym, że no takie są moje odczucia co do tej klasy. Kolejna klasa jest to zwiadowca i powiem wam, że jeżeli chodzi o to, że jeżeli nie macie, jesteście nowymi graczami i nie macie
jakby doświadczenia w tej grze, nie wiecie jaką klasą chcecie zagrać i tak dalej, to zwiadowcę wam polecam. Zwiadowca ani nie jest bardzo grzybożerny, a też bardzo nie odstaje, jeżeli chodzi o berserka w robieniu lochów. Jego uniki bardzo pomagają walczyć z wojownikami i jest on generalnie naprawdę bardzo, bardzo dobry. Tak naprawdę jeżeli chodzi o lochy, to jest w tym momencie top 2. Top 1 jest oczywiście berserk. Przy czym on nie wymaga aż tylu grzybów, żeby te lochy robić. I taki dla początkujących graczy myślę, że jest jak najbardziej ok, bo nie jest wcale ciężki do grania. Uników, tak jak mówię, robi naprawdę bardzo dużo. Oczywiście ataków maga nie może unikać, ale ataki innych zwiadowców czy wojowników może, więc no... I tak samo jeżeli chodzi o PvP w późniejszej fazie, to berserka niszczy. Także dla nowych graczy zwiadowca moim zdaniem jak najbardziej jest ok, jeżeli nie macie jakiejś klasy upatrzonej już. Berserk, no berserk jest to klasa tak naprawdę, która najlepiej robi lochy, dlatego że berserkiem możemy zrobić lochy, których nie jesteśmy w stanie zrobić inną klasą. Jest to spowodowane tym, że berserk może jakby wejść do walki, zrobić serię 15 ciosów, potem dostać jednego hita, że tak powiem, i potem znowu zrobić serię 15 ciosów i przez to właśnie mówię, pokonuje lochy, których inne klasy nawet nie są w stanie zaczepić, zabrać im chociaż 1/3 życia. Dlatego też berserk jest przede wszystkim dla grzybiarzy, bo naprawdę trzeba się naklikać tych lochów, żeby taką fajną próbę sobie znaleźć. I berserk dla osób właśnie grzybiących, które chcą mieć jak najszybciej odblokowane pupile, podziemia i tak dalej. Z tym, że nie wiem, czy jest to sens, dlatego że berserk ostro dostaje w late game od zwiadowcy, od wojownika. Z magiem jest to tak naprawdę takie RNG, bo albo mag go zabije na kryta, albo berserk go zabije na serię. To jest RNG, ale no berserk w late game jest bardzo słabą klasą, jeżeli chodzi o PvP. I nie wiem, czy jest po prostu sens nim grać tylko po to, żeby jak najszybciej odblokować te pupile i tak dalej, te inne aspekty gry, bo i tak dostajemy w ciry, że tak powiem, w późniejszej fazie gry. Dalej, jeżeli chodzi o paladyna, paladyn to jest taki wojownik z tym, że on nie ma bloków, więc najlepiej zadbać, żeby miał większą więcej w HP mu po prostu dać, dlatego że mówię, no nie ma tych bloków, także można go lać po prostu. Natomiast na ten Fireball trochę daję. Paladyna bym porównał z wojownikiem, ciężko się nim robi bardzo lochy. Jeżeli chodzi o PvP paladyna, no to ja teraz będę testował tego swojego na W37, jak on działa w późniejszej fazie gry. Z tym, że z tego co widzę tutaj na innych serwerach, to w każdym top 5 jest przynajmniej jeden paladyn. Także no powiem wam, że ten paladyn ma taką swoją jakby... Ma takie, że tak powiem... potencjał na to, żeby być dobry w tym PvP i mimo tego, że tam ludzie narzekają, że to najgorsza klasa, że to, tamto, no to jednak ja w nim mówię, widzę ten potencjał i będę go dopiero testował. W każdym razie wydaje mi się, że jeżeli chodzi o lochy, jest to porównywalne jak wojownik, natomiast jeżeli chodzi o PvP, no to dopiero się przekonam w późniejszej fazie gry, ale wydaje mi się, że może być całkiem niezły, no i na pewno jest to ciekawa klasa, mi się osobiście podoba, ale jest no dosyć trudna. Okej, mamy zabójcę. Zabójca to jest tak naprawdę to samo co zwiadowca, z tym, że zabójca ma dwie bronie, co za tym idzie musimy dwa dobre gemy wsadzić w te bronie, a w pozostałych klasach wystarczy nam jeden gem dobry i on jest liczony razy dwa. Poza tym robi uniki, bije z dwóch broni, ale generalnie to nie oznacza, że on bije więcej niż zwiadowca. Jest to taki zwiadowca, tylko po prostu droższy, bo trzeba szukać gemów częściej, żeby mu te dwie bronie... Trzeba w ogóle znaleźć dwie bronie zamiast jednej dobre i trzeba mu po prostu dwa gemy zamiast jednego. Więc no jeżeli już się decydujemy na zabójcę, to szczerze mówiąc ja bym na waszym miejscu się zdecydował na zwiadowcę, bo jest to to samo, tylko po prostu mniej, ze zwiadowcą jest mniej zachodu. Okej, jeżeli chodzi o klasy, to jest tak naprawdę wszystko. Teraz sobie przejdziemy do... rasy, a mianowicie jak widzicie tutaj wybraliśmy sobie berserka, to tam losowo, jak widzicie tutaj możemy wybrać świat, no jakąś nazwę i wygląd. Wygląd jest tak naprawdę bardzo ważny, dlaczego? Tutaj jak sobie najedziemy na rasę, to jak widzicie te rasy dają nam statystyki. Te statystyki możemy dostać tylko za pierwszym razem, gdy zakładamy postać. Później, gdy zmieniamy wygląd, te statystyki się nie zmieniają. Wygląd można zmienić za 1 golda albo za 10 golda, już nie pamiętam w sumie. W każdym razie nie jest to dużo,
a warto, jeżeli na przykład demon nam się nie podoba, to warto go założyć tylko dla statystyk, a potem sobie ewentualnie zmienić. Dla jakiej klasy, jaka jest najlepsza rasa dla danej klasy? Dla berserka, wojownika i paladyna, czyli profesji, które dla których siła jest najważniejsza, najlepszy jest demon, bo on daje nam, jak widzimy, 3 siły. Jeżeli chodzi o zwiadowcę lub zabójcę, to najlepszy jest, zaraz wam tutaj powiem, gnom, bo on daje nam 3 zręczności. Jeżeli chodzi o maga, bo tak naprawdę tylko mag jest tutaj na inteligencję, no to najlepszy jest tak naprawdę, poczekajcie, bo ja tutaj szczerze mówiąc, tutaj nam daje, mroczny elf, no w sumie zapomniałem, a wiedziałem o tym, tylko nawet nie spojrzałem, że on jest. Mroczny elf tutaj nam daje jako jedyny jedną inteligencję, więc no on jest po prostu najlepszy dla tego maga. Także to są najlepsze rasy, więc przy zakładaniu postaci bardzo dobrze jest wybrać sobie odpowiednią rasę, a potem jeżeli nam się ona oczywiście nie podoba, to ją zmienić. Tutaj gdy wybierzemy sobie rasę, możemy kliknąć ten ołóweczek i tutaj mamy do wyboru różne oczy, podbródek, usta, takie rzeczy czysto kosmetyczne, ale one już nie wpływają na statystyki, wpływa jedynie rasa. Dobra, teraz sobie chyba przejdziemy na moją postać, gdzie będę opowiadał dalej o tych pierwszych aspektach, które mamy odblokowane, gdy zaczynamy grać. Okej, jesteśmy już na naszym wojowniku i teraz tak, najpierw opowiem, co my mamy w ogóle dostępne na starcie, jakie opcje gry i co one dają, a następnie powiem, jak je wykorzystywać jako gracz free to play, jako gracz eco i jako grzybiarz po kolei. Więc na początku mamy karczmę, w której dostajemy misję, za które mamy golda i expa. Natomiast ja, jeżeli chodzi o karczmę, nagrałem osobny poradnik, w którym się naprawdę długo nad nią rozwodziłem, więc no, że tak powiem, nie będę się teraz po prostu rozwodził, jeżeli ktoś chce, to sobie obejrzy. Kolejna sprawa jest to arena, oczywiście mówimy o tej arenie, gdzie mamy tutaj 3 przeciwników i ta arena jest także od razu odblokowana i jak widzicie tutaj 10 walk wygranych daje nam punkty doświadczenia. Jak widzicie, ja tutaj mam 1 na 10, bo dzisiaj dopiero wygrałem jedną. Możemy sobie tutaj kogoś z tych 3 zaatakować i jak widzicie już mamy 2, bo żeśmy wygrali, dostaliśmy punkty doświadczenia. I to jest dosyć ważne, bo tak jak na tym poziomie już to nie daje zbyt wiele, tak na tych niskich poziomach jest to naprawdę spora część levela, więc jest to dosyć ważne. Dalej mamy zbrojownię, w której możemy kupować przedmioty. Jednakże co my możemy kupić w zbrojowni? Buty, rękawice, klatę, hełm, broń, tarczę, jeżeli jesteśmy wojownikiem, i pasek. Natomiast w gabinecie magii możemy kupić potki i możemy kupić tutaj ten, to jest bodajże talizman, tutaj ten pierścień i tutaj ten amulet. Więc i oprócz tego jeszcze klepsydry, to zapomniałem. Także takie rzeczy możemy kupić, jednak na początku radzę wam nie kupować w ogóle nic, chyba że potki, bo po prostu itemki będziecie dostać z misji, je sobie będziecie ubierać i tak one na starcie nie są zbytnio ważne, więc po prostu będziecie ubierać to, co dostaniecie i to wszystko. Okej, jeżeli chodzi o potki, to tak, te małe potki odblokowują się od razu od pierwszego poziomu. Te takie średnie potki, które dają nam bodajże 15%, odblokowują się od, z tego co kojarzę, 15 poziomu. Natomiast te potki XXL odblokowują się od 32 bądź 33 poziomu, z tym, że bardzo ciężko je trafić na tym poziomie, więc ja polecam szukać raczej tak na 35, 36, wtedy będziecie mieć o wiele łatwiej. I one dają 25% do danej statystyki i są po prostu najlepsze. Już nie ma lepszych. Oprócz tego jest nieśmiertelka, ona też, tutaj ją w gabinecie magii możemy kupić i ona działa 7 dni, ale kosztuje 15 grzybów, choć można ją trafić za golda i właśnie tak jak mówię, też tutaj. I okej, to by było tyle. Tutaj stajnia, z tym, że nie pupile, tylko po prostu zwykła stajnia. Tutaj możemy kupić wierzchowca, ja od razu tutaj powiem, że dla graczy grzybiących to oczywiście jest Gryfosmog, dla pozostałej reszty, czy gracie free to play, czy gracie eko, to jest... przepraszam, smokogryw dla graczy eko i grzybiących oczywiście, natomiast dla free to play raptor. I co one nam dają? Dają nam tutaj czas misji minus 30%. Co to oznacza, opowiadałem w poradniku do karczmy, możecie sobie tam wejść, bo to właśnie dotyczyło tych misji w karczmie. Także no, któregoś z tych dwóch właśnie, albo tego co daje 30%, albo tego co daje 50%, tych w ogóle się nie opłaca brać, nie wiem czemu niektórzy je biorą, jest to naprawdę w ogóle nieopłacalne. Tutaj raptorek kosztuje 10 golda i jednego grzyba, z tym, że grzyb dropi wam codziennie z pierwszej misji,
A gdy wynajmiecie tego raptora, to jest to jeden grzyb na 14 dni, więc naprawdę mało. No a smokogryf 25 grzybów, no to mówię, dla graczy eko bądź też grzybiących. I okej, to by było na tyle lochy. Lochy jest to też ważna rzecz, która wam się przyda nawet i w pierwszym dniu, ponieważ polecam wam w ogóle wpisać sobie w Google'ach lochy tam shakes i będziecie mieli, które lochy są odblokowane na którym poziomie. Ja wam mogę tylko powiedzieć, że pierwsze bodajże 5 lochów czy nawet więcej działa na takiej zasadzie, że dobijamy 10 poziom, zrobimy kilka misji w karczmie i w końcu w którejś nam się pojawi klucz do tego lochu i dany loch odblokowujemy. Potem wbijamy 20 kilka misji w karczmie i sobie odblokowujemy 20 nasz drugi loch. Trzeci, czwarty, piąty i tak dalej, właśnie tak to działa. Następne już są bardziej skomplikowane, żeby dostać te klucze, to już możecie sobie właśnie przeczytać, jak wpiszecie sobie lochy, shakes czy coś w tym stylu w goglach i wejdziecie i będziecie mieli wątek z forum gry. Tu sobie może ulepszę. Dobra, twierdzy na starcie nie macie odblokowanych, gildie powiedziałem. Swoją drogą poradnik do gildii też nagrałem, to jeżeli ktoś chce, to też może sobie wejść i zobaczyć. I doktora Abawuwu. Wiele osób się mnie pyta, jak ja mam, skąd zdobyłem tyle szczęśliwych monet i tak dalej, i tak dalej. Doktorem Abawuwu możecie kręcić już na pierwszym levelu, ale tego nie polecam, zaraz przejdę kiedy kręcić. Z tym, że no te szczęśliwe monety. Jeżeli jesteście graczami grzybiącymi, to raczej kręcicie sobie za grzyby, więc was to nie interesuje. Jeżeli jesteście graczami eko bądź też free to play, przede wszystkim free to play, no to koło to jest tak naprawdę źródło wielu grzybów, bądź też jakiś tam jedzonek i tak dalej, no generalnie bardzo was ratuje i można nim kręcić za darmo właśnie oglądając reklamy. Czyli po prostu za reklamę dostajecie szczęśliwe monety i mając za 10 szczęśliwych monet możecie kręcić raz za darmo i dziennie możecie kręcić 20 razy, pierwszy raz jest za darmo w ogóle, a 19 musicie, czyli musicie dziennie po prostu 190 szczęśliwych monet zużywać. Jak zdobyć te szczęśliwe monety? Ja już tam odpisywałem w komentarzach i tak dalej, wiele osób mi tam zarzucało jakieś VPN-y i tak dalej. Nie, po prostu działa to tak, że przynajmniej u mnie na iOS-ie, ale z tego co gadałem z kolegą, to na Androidzie też to działa, że po prostu na internecie mobilnym telewizor jest prawie cały czas. Telewizor się pojawia tutaj w lewym górnym rogu, jak wejdziemy do karczmy, bądź też właśnie do doktora Abawuwu. Klikamy na niego, pojawia się reklama, jak ona przyleci, to nam się dodają szczęśliwe monety. I u mnie na iPhone'ie działa to tak, że ja na Wi-Fi mi w ogóle nie mam telewizora, na internecie mobilnym mam cały czas. I jeżeli ja po prostu grę zminimalizuję i do niej wrócę, to ten telewizor się od nowa pojawia. Te reklamy tam trwają po 15 minut, po 15 sekund, dają około tam dwie chyba szczęśliwe monety, już teraz to dawno już tego nie, dawno nie oglądałem tych reklam, tak z miesiąc czy z półtora temu już przestałem, więc nie powiem teraz, ale jak wtedy oglądałem, to tak około dwie monetki były za właśnie reklamkę. I gdy ja to zminimalizuję i wrócę, to ten telewizor pojawia się od nowa, więc tak naprawdę w chwilę można te monety nabijać. Jeżeli nawet telewizora nie ma jako takiej grafiki, nie lata wam tutaj, to ja w ogóle może gdzieś tu wkleję, jak wygląda ten telewizor, bo na komputerze też go nie mam, jest to chyba wina internetu po prostu, dlatego na Wi-Fi na telefonie także go nie mam. Wkleję wam, jak on tutaj wygląda i po prostu nawet jak go nie ma, to możecie w to miejsce próbować klikać i reklama wam się pojawi i też dostaniecie szczęśliwe monety. Na Androidzie z tego co wiem też tak to działa, czyli po prostu minimalizujecie sobie aplikację, wracacie do niej i ten telewizor znowu jest. Z tym, że mówię, na internecie mobilnym, na Wi-Fi mi to nie działa. Także no nie wiem, czy to jest błąd, czy też to nie jest błąd, czy tak ma być. Wydaje mi się, że raczej tak ma to być. W każdym razie no ja tutaj jak siedzę sobie na jakichś wykładach czy coś, no to po prostu klikam cały czas te reklamy. Klikałem je od sierpnia, czyli już ponad pół roku, więc no po prostu mi się tych szczęśliwych monet uzbierało. Bez żadnych VPN-ów, bez żadnych tam innych nielegalnych oprogramowań. Bo mówię, no takie coś jak VPN jest nielegalne i jeżeli wam to wykryją, to możecie dostać bana. Okej, myślę, że jeżeli chodzi jeszcze o szczęśliwe monety i okręcenie kołem, to wyjaśniłem co i jak. I teraz tak, zacznę sobie mówić, co po prostu po kolei robicie jako gracze. Najpierw free to play, potem eko, a na końcu grzybiący. Jak powinna wasza rozgrywka w pierwszy dzień waszej gry wyglądać, co powinniście robić i tak dalej. No gdy już sobie założycie konto z odpowiednią dla was klasą, a co za tym idzie z odpowiednią rasą, to co mówiłem wcześniej,
no to przede wszystkim kupujecie sobie tutaj, jako gracze free to play, bo o nich teraz mówimy, kupujecie sobie Raptora. Na start dostajecie 15 grzybów, jeżeli potwierdzicie sobie maila, to dostajecie kolejne 10, czyli łącznie macie 25, z tym, że nie polecam wam kupować smokogryfa, co wiele osób robi, dlatego, że ja to konsultowałem, nie jestem mistrzem grania free to play, ale konsultowałem to z graczami, którzy są naprawdę dobrzy. I po prostu kupując smokogryfa możecie nie mieć na pierwsze dni robienie trzech pasków, czyli tutaj tych 10 piwek, każde piwko kosztuje grzyba. To w ogóle wszystko mówiłem w poradniku do karczmy, to tam możecie sobie przejść. I może wam nie starczyć, a teraz od dłuższego czasu w Shake się działa to tak, że jeżeli wychodzi nowy serwer, to w pierwszy weekend wychodzi on w piątek, a w sobotę i niedzielę na tym serwerze właśnie nowym jest... są wszystkie eventy, więc wtedy jest bardzo dobrze robić trzy paski w sobotę i w niedzielę, więc i może też w poniedziałek, to już tam jak uważacie, więc po prostu kupując smokogryfa możecie nie dać rady robić tych trzech pasków, a jak kupicie sobie raptorka, to na pewno je zrobicie, bo wam zostanie jeszcze 24 grzyby, więc kupujecie sobie raptora jako gracze free to play i lecicie do karczmy. Oczywiście wcześniej musicie zostać zaproszeni do gildii, którą sobie powinniście ugadać już wcześniej. No ale to wiadomo, to jeszcze w ogóle zanim zaczniecie robić misję. I teraz tak, lecicie sobie do karczmy i dobijacie 10 poziom. Wraz z dobiciem 10 poziomu będziecie mogli sobie wydropić z gabinetu magii klaser. I klaser jest bardzo ważny. Co daje nam klaser? Klaser daje nam premię do punktów doświadczenia. Tutaj jak widzicie, ja mam 94%. Oprócz tego daje nam osiągnięcia. Każde osiągnięcie daje nam 5 wszystkich cech. Jak widzicie, są tutaj takie jak na przykład pokonaj hazardzistę 3 razy z rzędu, co można zrobić bardzo szybko. No tutaj sobie można poprzeglądać w tym klaserze i generalnie co uważacie, że możecie zrobić, to sobie po prostu robić. Tu są różne te osiągnięcia. Oprócz tego są potwory, które dostajecie, gdy pokonacie danego potwora w jakiejś tam misji. Oprócz tego są kosztowności, czyli te wszystkie bransoletki, pierścienie i tak dalej. Oprócz tego bronie, po prostu przedmioty maga, zwiadowcy, wojownika, tak posortowane. No i tak, jako gracze free to play musicie sobie zdecydować, czy chcecie kilka razy przerolować gabinet magii, aby znaleźć ten klaser. Możecie spróbować to zrobić, możecie tam z 5 grzybków na to wydać, a nuż się wam uda. Jeżeli się nie uda, no to musicie po prostu robić sobie, że tak powiem... Co musicie robić? No po prostu robić dalej karczmę i generalnie grać, a codziennie o 24 zbrojownia i gabinet magii się same rolują, czyli tam pojawia się nowy towar i musicie liczyć, że po prostu na drugi dzień dostaniecie właśnie ten klaser. Natomiast tak, klaser kosztuje 25 golda, wy tego golda uzbieracie na spokojnie do tego 10 poziomu, z tym, że uważajcie, bo ktoś może was farmić z golda, więc najlepiej go na przykład trzymać w itemkach, czyli na jak wam wydropią jakieś droższe itemki, to je trzymać w EQ i dopiero jak będziecie mieli klaser, to je posprzedawać i sobie ten klaser kupić. Po prostu on kosztuje 25 golda, musicie mieć to z tyłu głowy. Okej. Teraz tak, jako gracze free to play chcecie już na 10 poziomie, jak wbijecie, robić sobie te walki za punkty doświadczenia, dlatego że każdą walkę można robić raz na 10 minut, wy tego nie robicie za grzyby, musicie mieć z tyłu głowy, że możecie jakąś tam walkę przegrać, no a zrobić 10 walk, nawet jeżeli wszystkie wygracie, no to jest już godzina 40 co 10 minut. Więc no musicie mieć to na uwadze i musicie po prostu najlepiej zacząć to na tym 10 poziomie, jeżeli już to wbijecie i sobie te walki zrobić. Dobra, nie, to może na godzinkę. Okej, czyli arenkę mamy, klaserek mamy, dalej lochy. Jeżeli wbijecie 10 poziom, to też z kolei... A, no i w ogóle wrócę jeszcze może do tego klasera. Jeżeli ten klaser by wam się udało znaleźć, to go oczywiście kupujecie i... atakujecie co 10 minut graczy, którzy mają jak najwięcej przedmiotów na sobie założonych, tak aby ten klaser po prostu uzupełniać w te itemki, bo to wam daje premię do punktów doświadczenia i tak dalej. Jako gracze free to play musicie to robić co 10 minut, więc po prostu robicie to, ale też robicie karczmę, żeby się wyrobić do 24, żebyście zdążyli wszystko zrobić. Ale mówię, no najlepiej to w sumie tą areną sobie wbijać ten klaser, no bo tutaj ludzie są na pewno poubierani, więc będą wam te itemki wpadać do klasera. Generalnie dla graczy free to play pierwszy weekend jest bardzo intensywny, bo musicie sobie obliczać
dopóki nie zrobicie, na przykład, nie wiem, od rana do 16 czy 17 robić co 10 minut atak, żeby sobie ten klaser uzupełniać, a dopiero później zaczyna się robić karczmę, żeby mieć jak największy ten bonus tutaj do punktów doświadczenia z misji. No to jest dosyć skomplikowane, bo gracze grzebiący sobie po prostu przeklikują i ten klaser uzupełniają bardzo szybko. Wy musicie tutaj siedzieć przy tej grze i co 10 minut atakować, no ale tak to niestety działa. Więc musicie sobie dobrze rozplanowywać, żeby tą mawkę zdążyć robić do 24 i tak dalej, i tak dalej. Okej, okay, i co tutaj dalej? No lochy to tak jak mówiłem, dobijacie 10 level, jeżeli robicie dalej jawkę, to wam prędzej czy później wypadnie klucz do lochu. No jego tutaj atakujecie, możecie atakować lochy co godzinę. Na początku raczej go tutaj nie pokonacie, ale możecie, wiecie, próbować. Potem jak zmienicie EQ czy coś, no to już tam wiecie, to zależy jak wam się gra potoczy. No i teraz Abawuwu. Doktora Abawuwu najlepiej kręcić tak naprawdę na samym końcu, nieważne czy jesteście graczem free to play, czy eko, czy grzybiącym, najlepiej go kręcić na samym końcu, gdy już macie tutaj zrobioną karczmę, zrobioną arenę i całą resztę, dlatego że im większy macie level, tym on wam więcej daje golda, daje wam więcej expa i tak dalej, jest to ważne. I tak jak mówię, jako gracz free to play musicie robić 20 kręceń, musicie po prostu oglądać te reklamy, żeby mieć na zapas te szczęśliwe monety, bo to jest naprawdę niezbędne, jeżeli chcecie jako gracz free to play gdzieś wyżej dojść. Także no to jest niezbędne, tak naprawdę wbijając sobie ten 10 level od razu możecie na telefonie te monety kolekcjonować, żeby do tej 23 nawet 30 w ten pierwszy dzień się wyrobić i sobie zakręcić 20 razy tym kółkiem, bo tutaj na przykład jak wylosujecie grzyby, to daje wam 3 te grzybki, no tutaj expa na początku daje naprawdę sporo, nieraz można wbić level tym expem, golda tak samo, więc no jest to naprawdę ważne dla graczy free to play. Jedyna opcja właśnie, żeby można było cokolwiek robić za darmo, to co robią gracze grzybiący, to jest właśnie oglądanie tych reklam i to wam polecam. Dobra, lecimy teraz do graczy eko. Gracz eko, co wiadomo, no robi tutaj 3 paski, dobija do 10 poziomu. Jako wierzchowca to w ogóle na starcie, jak wiadomo, smokogryf. Tutaj nawet jeżeli grasz eko, to rolujesz ten gabinet magii na 10 poziomie, dopóki nie znajdziesz klasera, bo jest on bardzo ważny. No i w zasadzie dalsza część, no to zależy już jakim graczem jesteś, czy mniej eko, czy bardziej. W każdym razie, no doktora Abawuwu też raczej polecałbym ci kręcić za te szczęśliwe monety. Klasera raczej nie będziesz przeklikiwał jako gracz eko przeciwników tutaj na arenie, żeby go zdobyć. Możesz tam kilku kliknąć jako jeżeli ma są ubrani na maksa i wiesz, że ci dadzą bardzo dużo itemów, ale generalnie na tym się nie skupiać, tylko po prostu atakować co 10 minut, tak jak gracz free to play. I sobie po prostu tą karczmę później robić i to ma rękę co 10 minut, tak żeby się wyrobić do 24. Tak więc no mówię, no tutaj jako gracz eko to najważniejsze jest mieć smokogryfa i robić 3 paski, no i ewentualnie posiadać wszystkie kompletne potki, czyli to już mówimy o późniejszej fazie gry, czyli XXL i nieśmiertelkę. I tak, no i jeżeli chodzi o gracza eko, to tak naprawdę to było na tyle, resztę robi tak jak gracz free to play. Dobra, teraz jeżeli chodzi o gracza full grzybiącego, no to tak naprawdę sprawa jest taka, że tutaj gracz full grzybiący chce wycisnąć jak najwięcej z gry, co za tym idzie, nie musi robić awki od razu o 16, może ją robić później i może poczekać aż inni gracze, którzy grają eko bądź free to play, zaczną robić te ulepszenia gildyjne i będzie on mógł robić na większym procencie sobie misje, nawet te na pierwszym levelu. Jeżeli ktoś chce wycisnąć z gildii, to jest takie trochę, wiecie, żerowanie na innych, no ale jeżeli ktoś chce iść wysoko, no to tak trzeba, no niestety. Znaczy trzeba, no tak powinien, no bo to jednak, wiecie, gracze sobie nawzajem pomagają, potem taka osoba będzie im pomagać tym, że będzie miała bardzo wysoki poziom, więc to wiecie, każdy działa tak jakby nawzajem na pomoc, po prostu. Więc taka osoba sobie może poczekać dłużej, żeby tutaj było już tych procent ileś tam. I okej, okay, oczywiście kupuje sobie smokogryfa, leci do 10 poziomu, kiedy mu to będzie wygodne. Następnie na 10 poziomie kupuje sobie klaser i z klaserem już na 10 poziomie się zatrzymuje, leci z klaserem. Jaki w pierwszy dzień najlepiej nabić klaser, to musicie patrzeć po topce. Musicie sobie tutaj lecieć tych graczy topowych, jaki oni mają klaser
i mieć najlepiej albo taki sam jak oni, albo jeszcze próbować wycisnąć lepszy. Jako gracz grzybiący, no to po prostu przelatujesz tych ludzi, tutaj sobie klikasz atak i ten klaserek ci sam rośnie, więc no nie jest to nic skomplikowanego ani trudnego. I dzięki temu nabijasz jak największy klaser. Potem misję robisz po 23 godzinie. Dlaczego? O 23 można pomijać misję za grzyby, więc zrobienie trzech pasków to jest tak naprawdę, no ile, 10 minut roboty, więc dlatego ty się z czasem tutaj nie śpieszysz się, bo nie masz po co, bo jako gracz grzybiący po prostu sobie to przeklikujesz za grzybki. Lochy w ogóle jako gracz właśnie grzybiący starasz się przeklikać jak najwięcej lochów, ile tylko możesz, zanim pozostałe misje zaczniesz robić. Dlatego, że im na przykład jakieś lochy ci mogą dać level, a jak będziesz miał wyższy level, to i misje ci będą dawały więcej. Więc no mówię, najpierw przeklikujesz lochy na maksa, ile tylko możesz, a następnie robisz resztę awanturniczości. No to tak bardziej pod kątem późniejszej fazy gry, ale w pierwszy dzień jako gracz grzybiący no też coś takiego starasz się wycisnąć. No i doktorem Abawuwu i arenę robisz na koniec, gdy już całą resztę zrobisz, to sobie kręcisz kółkiem i jeżeli kółko ci na przykład da level, to dopiero tutaj lecisz na arenę, żeby, mówię, no jak najwięcej te walki ci dały punktów doświadczeń i tak dalej, i tak dalej. Czyli to wszystko sobie po prostu przeklikujesz za grzybki, więc nie musisz klikać co 10 minut, nie musisz czekać i tak dalej, tylko po prostu lecisz za grzyby, więc jakby o to się nie napinasz. Okej, to by było na tyle. Mam nadzieję, że ten odcinek się Wam podobał. Jeżeli tak, możecie zostawić kciuka w górę, subskrypcję, komentarz, możecie pytać o co tam chcecie. Jeszcze tutaj wiem, że kilka osób mnie pytało, na co wydawać grzyby, jeśli się ich nie ma zbyt wiele, czyli zgaduję, że jesteście graczem eko. I tak samo, jak szybko ekspić, tak jak niektóre osoby ekspią, że tam wbijają na przykład w 3-4 dni 200 poziom. No więc tak, jeżeli chodzi o grzyby, na co wydać, jeżeli nie mamy ich za dużo, to tak, przede wszystkim smokogryw, to jest mus. I tutaj w karczmie 3 paski, czyli 10 bądź też 11, jeżeli jest czaru wiedźmy, piw. To jest tak naprawdę, to jest taki mus i to musicie robić, jeżeli gracie eko. Jeżeli możecie sobie pozwolić na więcej, to możecie też tutaj dodać sobie do tego potki na siłę i na nieśmiertelkę. I po prostu nieśmiertelkę. I tak naprawdę to są takie rzeczy, na które najlepiej wydawać grzyby, jeżeli mamy ich ograniczoną ilość, czyli jeżeli gramy jako gracze eko. Natomiast jak ludzie szybko ekspią, że wbijają w kilka dni 200 poziomy? No nic bardziej mylnego, no jest nic bardziej mylnego, nic trudniejszego, nie wiem jak to tam nazwać. Jest to po prostu połączenie berserka z ogromną ilością grzybów, ale też trzeba mieć w tym głowę, dlatego że, tak jak wspominałem, musimy wycisnąć z lochów jak najwięcej przed robieniem kolejnych misji, czyli musimy już mieć pewność, że nie przeklikamy danego przeciwnika właśnie w danym lochu, tylko dopiero wtedy lecimy kolejne misje. Musi nam się też poszczęścić, bo musimy robić tak, żeby na przykład tam w trzeci czy czwarty dzień odłożyć odpowiednią ilość awanturniczości, żeby na przykład mieć jeszcze jak zdobyć klucz do kolejnych lochów, gdy wbijemy na przykład 40 poziom. I gdy wbijemy właśnie ten 40, to musimy mieć odłożoną awanturniczość jeszcze, co nam da klucz, powinno nam dać klucz do kolejnych lochów i znowu te lochy się odblokowują, wchodzimy w nie, znowu klikamy i tak dalej, i tak dalej. No jest to naprawdę sporo zabawy, jest to dużo, naprawdę ogrom grzyba, więc niewiele osób się tak bawi, przynajmniej na starcie. Także no to już zależy. Ale tak jak mówię, no tak się szybko expi, jeżeli ktoś na przykład nie dostanie tego klucza do lochu, no to tak go to zatrzyma, że mogą go bez problemu inni, którzy się z nim ścigają, wyprzedzić. I no wiecie, tak to niestety działa, także tutaj jest dużo szczęścia potrzeba, ale no tak właśnie inni lecą. Potem tak naprawdę w trzeci dzień, to jest niedziela, berserkiem bez problemu można wbić 50 level. A jak wiadomo, od 50 levela jest dostępny weekend epicki. I co za tym idzie, można się przebrać, potem lecieć sobie kolejne lochy dalej, nabijać, wbijemy tam kilka poziomów, znowu się przebrać, jeżeli mamy naprawdę bardzo dużo grzybów, i znowu lecieć kolejne lochy, kolejne tam odblokowywać. Późniejsze lochy już się odblokowują albo same, albo po pokonaniu poprzedniego lochu, albo możemy klucz na przykład z gabinetu magii wydropić, z tego co kojarzę tam do niektórych lochów, to już musicie sobie sami sprawdzić rozpiskę,
więc dzięki temu jakby jest to otwarta droga dla graczy grzybiących, żeby po prostu bez zatrzymywania lecieć z tym poziomem. Także no, tak to po prostu gracze robią, nie jest to tak jakby nic innego, nie jest to jakieś tam cheaty czy coś, tylko po prostu ogrom grzybów, do tego berserk zwiadowca też się nada, ale generalnie no teraz mamy takie, jak mówiłem, takie na berserka, nie wiem, jak, nie mogę znaleźć słowa, jak to nazwać, na berserka taki hype, taki trend, że tak powiem, i większość gra właśnie tym berserkiem. No ale tak, tak właśnie gracze bardzo szybko ekspią. Okej, mam nadzieję, że odcinek się wam spodobał. Jest to bodajże ostatni odcinek z serii poradników. Jeżeli chcecie, żebym jeszcze coś nagrał, jeżeli jakiś poradnik do czegoś, to napiszcie mi w komentarzach. Jeżeli nie, to ja nagram taki poradnik, który podsumowuje wszystko, wszystkie poradniki, jakie do tej pory nagrałem. Coś tam dopowiem, coś tam, co mi sugerowaliście w komentarzach pod danymi poradnikami, to ja to zbiorę w kupę i nagram po prostu taki poradnik podsumowujący. Oprócz tego, jeżeli coś nowego wyjdzie do gry i tak dalej, no to wiadomo, nagram do tego poradniki. No i jeżeli wy byście chcieli do czegoś poradnik, to mi piszcie w komentarzach. Oczywiście zostawcie kciuka w górę, zostawcie suba i co tylko chcecie. Trzymajcie się i cześć!